Siemaneczko, widzę, witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda, za sekundę będzie ze mną Lena, ponieważ jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że robiliśmy zakupy, żeby pozmieniać dla niej kawałek pokoju, bo dokładnie chodzi nam o stronę łóżka. Tutaj, popatrzcie, tutaj jest stare łoże Leny, więc jeszcze nie jest całe wyrzucone. Lena jeszcze nie widziała ramy, bo jeszcze nic nie jest strojone tutaj, tu jest tylko rama tyle, ile poskładał nam Kamil i teraz my będziemy to wszystko dekorować. Tutaj Lena ma bałagan na biurku, a dopiero co wczoraj jej tu sprzątałam cały pokój, ale to ona po prostu posprząta to, jak ja będę tutaj coś oblekać albo wkładać baterie czy coś w tym stylu. Na samym początku oczywiście chciałam z wami się przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco, wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka, no i zapraszam na kanał do Leny. A teraz ja zapraszam Lenę do pokoju, żeby zobaczyć jej reakcję. No Lena! Idę! Jak mi otworzyć, proszę? No, masz otwarte. Daj mi rękę. Już mogę? No. Podoba się? No, ale... Co? Nie mogę na tym spać. No, to jest twój materac. Teraz się czuję w ogóle, jakby miała rozwalone łóżko. No nie, no bo to nie jest, tam miałaś szuflady jeszcze, tam to łóżko było wyższe. Nie. Co nie? Jeszcze będzie mi, że nie fajnie śpi, bo jeszcze nie jestem przyzwyczajona, nie? No tak, no tam to Lena łóżko miała jednak gdzieś na takiej wysokości, więc miała je wyżej. Dobra, co, stroimy tutaj ładnie? Ja! Bing, bing, bing. Ej, to nie ma desek? Są. Na pewno są deski. Są deski. Ej, ale grubsze. Grubsze, to może ja się położę? Nie, cię chyba coś boli. Znowu pęknie? Pieski za to będą miały. Nie, na to wchodzić? Nie. Ja widziałam odcinek, jakiś chłopak miał taki i wchodził i robił Spiderman. Nie, nie rób Spiderman na tym. Okej. Idę po rzeczy. Lena sobie powiesiła wieszak, ale nie Lena. Szafa! Przestań. Zamiast łóżka będzie szafa. Lena zaczęła sprzątać tutaj, a ja sobie muszę znaleźć jakiś pseudostatyw. To leżało tutaj. No, ja ci nie dawałam skarpetek na biurko. Ja ci wczoraj tu sprzątałam cały pokój, powiedziałam, że ma być czyste dzisiaj. Słyszysz? No. I tu ma być porządek. Jest. Co? Ej, pokaż się widzom. Patrzcie, jak sobie wieczka od razu idą. Ej, dziwne tak jak to jest tu. I teraz, wiecie czemu ja miałam przed tego też, bo ja zawsze jak się wkurzałam i grałam, to tak o to białe. No. I teraz nie będę robiła to białe. Bo nie masz już o co. Dobra, ja mam o co? Kocyk? Ja bym dała kocyk jako prześcieradło. A ty? Okej. Czy na kołdrę kocyk? Ja bym dała jako prześcieradło, żebyś materac nie brudził. No okej. Dobra, to tak, otwieramy nasz kocyk. Wszystkie rzeczy sobie kupiliśmy w Pepco. Wiecie, że ten materac, stary, on tutaj w ogóle dobrze, że... Bo on tutaj te paski odbite od desek starych. Dobra, zakładamy kocyk i się z wami widzimy. Lena zrobiła kocyk. No dalej co? Dywanik, bo dywanik tylko trzeba położyć. O, walnęłam się o to. Mamy kołdrę. Dobrze. I od kołdry zaczniemy. Obleczamy sobie i poduszkę. A kupiliśmy nową, bo Lena miała taką małą, małą pościel, a same duże poszewki mamy w domu. Więc dlatego kupiliśmy nową kołdrę, żeby miała to dopasowane, bo po prostu co noc było to tak skupane, że nie pytajcie, ciężko było to potem poprawić. A poduszkę mi przyniosłaś, jak prosiłam? Już poszłaś po poduszkę bez poduszki. Nie poszłam po poduszkę. Po nożyczki i poduszkę miałeś przynieść od razu. Jaką poduszkę? Tam, no tą twoją... Tak, ci patrola, trzeba dać nową poszewkę. Dobra, ogarnęliśmy kołdrę i na razie to wygląda tak. A teraz chodź, Lena, mi pomożesz. Teraz wyciągamy nasze lampki kule, żeby owinąć to wokół łóżka. Tak,
mamy lampę. Jakie? Moje nie są za rozpoznane. Na razie trzy paczki może otworzymy, co? Już są otwarte. No to trzy i zostaw, bo to nie wiemy, czy w ogóle aż tyle będzie potrzebne. Staram się tu sprzątać, bo to już się robi bagaż. Nie, tutaj, baterie. Aha, ja już nie mam nic do... Otwórz baterię. Już nie mam nic do cięcia. No nie. Dobra, Kamil będzie wkładał baterię, więc potrzebujesz tylu baterii. Daj mu... No. A ja w takim razie zabieram się za Jaśki. Jedna paczka lampek nam została, ale nie wiem... Wydaje się, że starczy jej to, co tam jest. Teraz bierzemy sobie poduszeczki. Ja nie wiem, sobie po to tyle poduszek, ale wiadomo, ja taką wizję... Bo chodziło jej, żeby tak ładnie poukładać, tak jak tam miała na tamtym łóżku, tylko że to jest tak, że to jest ładnie poukładane tylko wtedy, kiedy ja łóżko zaścielę. Chociaż ona teraz powiedziała, że to łóżko gdzieś ścielić, bo jest niskie i będzie umiała. No i podejrzewam, że przez kilka dni pościeli je, bo będzie taka podjarana, a potem to już będzie takie... No, to ja to już. Dobra, mamy pierwszego Jaśka i obleczki są dobre, dzięki Bogu, bo ja nie znam wymiarów swoich Jaśków, a pamiętam, że jak byłam na święta, no to kupiłam sobie i niestety nie miałam Jasiów. Pierwszy. Dobra, mamy tu awarię z jednym Jaśkiem, bo on jest za duży. I nie wiem, co teraz... Już kończysz powiedzieć? No. Aha. Mega ładnie będzie. Tylko nie wiem, co z tym Jaśkiem. Ten jeden Jasiek będzie taki trochę grubszy, ale nie widać tego tak bardzo, więc myślę, że może być póki co, jak się kupi inny Jasiek, będzie inny gość. Dobra, ja tu ogarnę szybko na tym biurku trochę i zaraz wracam. Dobra, kto te lampki owija? No to próbuj jakoś owinąć. Czy jak ty nie dam rady, nie, no to oczywiście kto je owija, ty. No, że będą rozwalone. Jak to się owija? Pomóc ci może? Tak, nie? Nie, 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 bo spadnie zaraz, poczekaj. Dobra, Lena owija sobie drugą. Się nauczyłam sama! Sama się nauczyła. Sama, a i serio sama, co nie, mamo? No, pokazała mnie. My razem doszliśmy do tego, żeby po prostu te przełączniki nam wisiały tutaj, a nie w środku. Wyciągamy jeszcze jedny, bo mam akurat na górę raz i wystarczy jeden i raz, dwa. No, a bo na tą tylną ścianę nie będziemy, bo i tak nie mamy, a łóżko jest bardzo blisko ściany, więc by... W sumie za dużo światła, nie? No, ale też to jest bardzo blisko ściany, tam to jest przesunięte i by mogło być... No, to światło ledwo co tu... prawie. No, aby trzeba było wtedy całe łóżko odsuwać, więc... A one są takie bez sensu, grube. Myślę. No. I one będzie szybko... No nie, też co za dużo to niezdrowo będzie, na razie jest tak. A wiecie co? Wiecie, że za dużo to niezdrowo siedzieć na telefonie? No bo jakaś pani, jakieś dziecko siedziało długo na telefonie i się obudziła z takimi czarnymi oczami. I zostało jej to na zawsze, więc nie siedzieć długo, albo siedzieć tak jak ja, jedna godzinę, dwie. Jak ty nie siedzisz godzinę, dwie? Godzinę siedziałam ostatnio, bo godzinę gadałam z koleżankami. A potem oglądałaś YouTube. No, a jeszcze zrobionego screena, że gadałam dwie godziny. No, ale potem dalej siedziałaś na telefonie. No. Bo już dzieciaki ciemne oczy się robią. Teraz będziemy patrzeć, czy ten baldachim zostaje, czy go ściągniemy. No, zobaczymy, jak on wygląda. Dobra, to ty idź z lampkami do Kamila, a ja zobaczę tutaj, rozłożę go. Z tym baldachimem mega ładnie ale wygląda. Ale jest zawiedziona. Tak, ale jeszcze nie jest skończone, więc... Wydaliśmy 460 zł. Dobra, to. Tu już poduszki tylko, kwiatek. Budzik i lampki. Lampki i koniec. Jakie lampki? No jeszcze tutaj. Jeszcze jedna, no i koniec. I co? Tak mało. No, bo widzisz, jakie życie jest drogie? Jak no dużo... W koszyku było tak dużo rzeczy, a mówiliśmy tak mało. Mówiłam, żeby jeszcze ten plecak. Mówiłam. Ale co to plecak zmieni, jak plecak nie jest do stroju pokoju? Nie jest do stroju pokoju, no bo będę tutaj stał. I będzie ładnie. Dobra, tak wygląda. Elena już rozkopała kołdrę. Weź popraw kołdrę, żeby było ładnie. Jak skopałam? To Chloe. No, tutaj, ten róg. To nie Chloe, ten róg.
No tak, zaraz być na ziemi. Dobra. Tak wygląda nasze łóżeczko już z baldachimem. Zaraz wam pokażemy z lampkami. Tutaj Elena budzik. Nie, musisz, daj. Przejrzałam. A powiedz mi, gdzie dajesz tego swojego doniczkowego kwiatka? Ja myślałam, że to będzie tak proste i że tutaj sobie go dam. Nie. Teraz mi to w porządku. Urwij metkę z niego pierw. Dobra, nieważne, mi to nie psuje, ale no i elegancko. I zostały ci podusie do położenia gdzieś. Tyle tego podusie, bo można na nich tak spać. Aha, podusie i jednorożec, no właśnie. Na razie, na co dzień jak będę ścieliła łóżko, nie? No, no. Ale to się nigdy nie wydarzy. Nie no, akurat to będę ścielić. Tak? Chcemy to zobaczyć wszyscy. Jak będzie, że... Ja, ej, mamo, zostawię mi telefon na co dzień, na noc i ja nie będę, nie będę używała, jak się obiecałam wczoraj i nie używałam go, to ten tekst tajnie, nie? No. To nagrywam vlogi, jak ściele łóżko od razu. O, będziesz mi wysyłać. Tak. Możesz to pokazać na żywo. Ale możesz wysłać. No, wysyłać. Na SMS. Na Snapie. Okej. To koniec. Nie, na SMS. Okej, to koniec. To teraz trzeba sprawdzić, jak się prezentuje. To koniec! No. Teraz trzeba sprawdzić, jak się prezentuje z zapalonymi lampeczkami. Czyń honory, zapalaj lampeczki. Dobra, widzę. Widzowie, tak, teraz przebitki. A ty powiedz mi, jak w skali od 0 do 10, jak ci się podoba nowy kawałek pokoju? Zaraz co? Jak na tych, ten, filmikach, jak miałam ten tam wzrok, miałam takie sta! No, mega ładnie. Wy oczywiście w komentarzu też dajcie znać, która wersja pokoju bardziej wam się podoba. A jak Lenka zacznie szanować rzeczy, to może zrobimy inny remont jeszcze. Tak by było ładniej. Nie. Inny remont, czyli biurku, komody. Tuk, szafa, bo ona jest za dziecięca. Za dziecięca? Tak. Za dziecięca, moja stara maleńka. Dobra, jeżeli takie odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, a my widzimy się jutro, pa! Ej, bardzo! O, jeszcze? Patrzcie, jakie ładne. Pa!